Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. Prawie 5 minut po godzinie 23. Paweł Krzemiński, witam Państwa. Dobry wieczór. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Jak zawsze o tej porze rozpoczynamy tuż po 11 wieczorem. Na częstotliwościach lokalnych Radio Plus możecie nas Państwo słuchać w całym kraju. Tam, gdzie macie Państwo dostęp do sieci i preferujecie odsłuch przez internet, to zapraszam na stronę radioplus.pl. Przycisk włącz radio uruchamia odsłuch, natomiast przypominam też o zakładce programy, która znajduje się u góry strony. Tam, jeżeli Państwo ją klikniecie, to otwiera się brama do dość, myślę, obfitego, jeśli chodzi o zawartość, archiwum Nocnych Świateł, gdzie ponad 1000 audycji z ostatnich kilku sezonów Państwo znajdziecie. Przypominam także o Facebooku na profilu Radia Plus. Możecie Państwo nas znaleźć tam pod pierwszym postem od góry w komentarzach. Też zapraszam do dzielenia się swoimi myślami, wątkami, do zadawania pytań dotyczących zagadnienia, które dziś poruszamy. Między poniedziałkiem a czwartkiem, jak przypominam, spotykamy się w Nocnych Światłach, tak więc jeszcze oprócz dzisiejszego wydania jutro. Jutro temat może nie tożsamy, ale zbliżony, dlatego już teraz za moment będę go anonsował. A dziś rozmawiamy o tym, jak edukacja może wzbogacić życie. Goście Państwa i moi. Agnieszka Satalecka, pedagog, założycielka i dyrektor Szkoły Podstawowej Akademia Rosenberga i Przedszkola Pluszowej. Miś, dobry wieczór, witam. Dobry wieczór Państwu. I Izabela Frankowska, socjolog, mediator, współzałożycielka Akademii Rosenberga. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Drogie Panie, dlaczego edukacja ma tak złą prasę? Moje doświadczenie pokazuje trochę, że jest różnie. Że czasami z perspektywy nauczyciela może się wydawać, że jest wszystko okej, że robimy co możemy, że działamy dla dobra uczniów, że się dokształcamy, tak, jako grupa nauczycielska, pedagogiczna. Z punktu widzenia rodziców, z perspektywy rodziców może się wydawać, że jest coraz więcej nowych technologii, coraz więcej przedmiotów, coraz bardziej wykształceni ludzie, tak? Coraz większe horyzonty. Z punktu widzenia uczniów, no właśnie, i tu chyba trochę zaczynają się schodki, bo mam wrażenie, że trochę najmniej słuchamy dzieci. I w tym całym przedsięwzięciu, w tej całej historii edukacji trochę mam wrażenie, że dorośli między sobą wymieniają się poglądami, przekonaniami, spostrzeżeniami, a gdzieś w tyle zostały dzieci. I one mają w tej chwili tak dużo do powiedzenia i robią to w taki sposób, że nasze pokolenie, mam wrażenie, że mało je rozumie. W ustach pedagoga to rzadko spotykana opinia, prawdę mówiąc, bo zazwyczaj spotykam się jako dziennikarz, przyglądając się zagadnieniom edukacji, jako pewnej strukturalnej działalności, natomiast mało się mówi o jednym konkretnym dziecku, które tę edukację podejmuje, biorąc pod uwagę to, że nie każdemu z nich w ogóle edukacja jako taka odpowiada w tym kształcie, który proponuje system. W związku z tym ja zadałem sobie takie pytanie i do dzisiaj muszę powiedzieć, nie znalazłem na nie odpowiedzi, mimo że rozmawiałem na ten temat i z wysoko postawionymi urzędnikami z resortu i z pedagogami, też z rówieśnikami mojej córki na różnych etapach jej edukacji. Również sam sobie przypominałem moje dzieciństwo i młodość w szkole podstawowej i liceum.
I prawdę mówiąc, do dziś nie za bardzo wiem, na czym polega problem, bo bez względu na to, jak wygląda, jaki mieliśmy ustrój, który był minister, kto był ministrem oświaty, kto był twórcą programu, jaki został zaakceptowany, ile, że tak powiem, wolnej ręki mieli w doborze tego programu, czy w jego takiej możliwości modyfikacji mieli sami pedagodzy, to jednak zawsze było to pytanie, gdzie jest pies pogrzebany, skoro za każdym razem coś było nie tak, jak trzeba. No, chociażby spójrzmy na reformy, takie te zasadnicze reformy edukacji i teraz powrót do sytuacji sprzed tej wielkiej reformy premiera Buzka. Co się stało, że ona nie spełniła swojego zadania? A dlaczego w ogóle została wprowadzona? To możemy sobie zadać takie pytanie systemowe. Jest taka okazja, więc może poproszę Panią o opinię. Ja myślę sobie, że w tym całym temacie edukacji nie bardzo chodzi o to, w jakich szkołach, w jakich klasach. Nie bardzo chodzi też o to, jak wiekowo zbierać dzieci, czy do szóstej klasy dzielić podstawową edukację, czy właśnie później oddzielać te dzieci w wieku przejściowym. Mam wrażenie, że mówiąc też o tym, że najmniej słucha się i słyszy się dzieci w tym wszystkim, mam wrażenie, że szkoła miałaby szansę istnieć w zasadzie w każdym wydaniu. Czy w szkole typu ośmioklasowym, czy w czteroklasowym liceum, czy w gimnazjalnym, z jedną wielką różnicą, z różnicą świadomości tego, co się kryje za wszystkimi naszymi zachowaniami. Marshall Rosenberg pokazał światu, on zresztą założył światową organizację CNVC zrzeszającą certyfikowanych trenerów, pokazujących właśnie jego przekonania, jego sztukę, i pokazał, że za tymi zachowaniami naszymi ludzkimi stoją potrzeby jednakie nam wszystkim ludziom na świecie. I sprowadzając tę naszą świadomość do świadomości potrzeb, mamy szansę spotkać się z każdym człowiekiem, z dużym i z małym, w takiej jakości zrozumienia i szacunku i akceptacji, i widzieć głębiej, widzieć więcej. Czy w takim razie, wracając do pytania, jest możliwe, żeby jakikolwiek system edukacyjny mógł te wartości, o których Pani tutaj mówi, przyjąć, zaimplementować i uhonorować jako przynależne godności człowieka, bez względu na to, w jakim jest wieku. Czy to jest w ogóle możliwe? Bo być może tak naprawdę rozmawiamy w tej chwili o utopii, o czymś, co wyobrażamy sobie, że powinno być. No bo jeżeli żaden dotychczasowy rząd, ani żaden resort, ani żaden model szkolnictwa do tej pory, mówimy o ostatnich paru dziesięciu latach, nie spełnił oczekiwań ani rodziców, ani, myślę, pewnie także młodych ludzi, którzy jednak w pewnym momencie dojrzewają do tego, że oni wchodzą w życie i potrzebują pewnej dawki wiedzy, która im będzie potrzebna na dalszych etapach życia, już dojrzałego. No i myślę, czytując to, co piszą moi koledzy po fachu, zajmujący się tym zagadnieniem, specjalizując się w nim, również nie spełnia oczekiwań samych urzędników, którzy wprowadzają ten model szkoły. Moja córka podkreślała wielokrotnie, teraz już dorosła kobieta, prawie 30-letnia, podkreślała wielokrotnie, że okres gimnazjalny był dla niej po prostu najgorszym czasem w życiu. To był czas największego stresu, największego zamieszania, największego chaosu, bo właściwie, no, można powiedzieć, że ona w tym czasie przeżywała swego rodzaju nerwicę szkolną. Gdyby nie mnie, nie bliskie relacje, nie w rodzinie, nie rozmowy o tym, to pewnie byłoby dużo gorzej. Chociaż zdarzały się także sytuacje, które mogę nazwać śmiało kryzysowymi, z którymi trudno nam było sobie poradzić.
No tu odwołuję się oczywiście do jednostkowego, ale osobistego doświadczenia, na temat którego mogę w 100% wyrazić jakąś swoją konkretną opinię, natomiast nie chcę jej generalizować, nie chcę absolutyzować mojego doświadczenia, więc wracam do pytania, czy rzeczywiście ten system jakiś, o którym marzymy, biorąc pod uwagę dobra naszych dzieci i to, w jaki sposób one mogłyby się znaleźć w tym systemie, czyli też zaakceptowały go by dla siebie jako dobry, czy to jest w ogóle możliwe? Ja zanim odpowiem, to pana słowa przypomniały mi słowa Jacka Kuronia, który powiedział: w życiu swoim byłem w 3 najgorszych miejscach i byłbym w stanie powtórzyć wojsko. Gotów byłbym wrócić do więzienia, natomiast do szkoły nigdy. I to jest dla mnie jakoś tak poruszające, bo to jest trochę doświadczenie w pewnym sensie prawie nas wszystkich. A wracając do pytania, to my trochę, znaczy ja w to wierzę, Agnieszka kręci głową, tak potwierdza, że też, bo my tworzymy taką szkołę, w której rzeczywiście jest tak, że system systemem, natomiast udaje nam się w ten system wpleść widzenie dzieci. I to nam się sprawdza. To jest sensem, jeśli system działa jakkolwiek, tak mówiąc ogólnie system, prawda? System jako jakaś struktura narzucona, ale też przez nas dorosłych, prawda? No bo my też mamy swoją strukturę w szkole, też trzymaną przez dorosłych. Nam się udaje widzieć dzieci i też znamy ludzi w Polsce i na świecie, którzy tworzą szkoły, którzy pracują w szkołach w podobnym paradygmacie. Rozumiem, ale ten paradygmat musi złamać inny paradygmat, żeby mówić o systemie, bo o system pytałem. Zdaję sobie sprawę z tego, że są szkoły, które wobec takiego mainstreamu, czyli głównego systemu obowiązującego, no, zawsze będą jakąś alternatywą. Chociażby z tego względu właśnie, że ta niszowość podejścia do dziecka będzie w opozycji nawet do tego, co możemy w takim ogólnym systemie edukacji znaleźć. No tu mogę porównać to, ja jestem fanem pięknych samochodów i wiem doskonale, że te najlepsze auta to są właśnie auta niszowe. To są takie, które wybiegają daleko poza masówkę jakimiś swoimi rozwiązaniami, ale to jest pewnego rodzaju luksus. Mhm. To jest coś takiego, co jest i kosztowne, i pracochłonne, i wymaga też pewnego zabiegu i wyrzeczeń, chociaż ma się z tego, no powiedzmy, przynajmniej jedną gratyfikację, że jest się w jakimś ekskluzywnym klubie. Ale pytanie, czy rzeczywiście nam zależy na tym, żeby dzieci były wychowywane ekskluzywnie, czy jednak zależy nam na tym, żeby dzieci wchodziły w społeczność jako ludzie, którzy potrafią te relacje znaleźć, a nie tylko zamykają się w jakimś getcie. Bo ktoś może powiedzieć, dobrze, są szkoły i to całkiem uznane i wielu rodziców by tam chciało swoje dzieci wysłać, ale po pierwsze, to są bardzo kosztowne i wymagają czasami niestety zadłużenia się albo wielu wyrzeczeń od rodziny. Mówię o takiej decyzji. Z drugiej istnieje obawa, że dzieci są skazane właśnie na taką pewną gettowość, że to są jakby takie dzieci, które bawią się na zamkniętym osiedlu, a na zewnątrz jest reszta świata. To jest kilka wątków. Kiedy pan mówił, to sobie zadawałam takie pytanie, czy takim luksusem był na przykład sierociniec Korczaka. Okej? I czy był ekskluzywny? Nie nazwałabym naszych dzieciaków, no, ani naszych rodzin. Ale mówimy o tu i teraz. Tak, ale mówimy o pewnej niszowości, mówimy o pewnej idei i mówimy o pójściu z jakimiś wartościami. Ja co do Korczaka absolutnie jest... nie mam żadnych wątpliwości, że to było coś absolutnie ponadczasowego, ale to był pedagog, który stworzył, który był dla tych dzieci, co pokazał całym swoim życiem aż do końca. I wierzę, że to, co robimy, jest czymś, nie chcę porównywać, prawda, ale w sensie... ideowym, w sensie paradygmatów i przekonań, czymś... Tak, za czym podążamy i co możemy
jak najbardziej powiedzieć, że te idee i te pedagogiczne wartości niesiemy w troszeczkę innym wydaniu, ale jednak. Wrócimy do Państwa za chwilkę. Dzisiaj przypomnę, w Nocnych Światłach rozmawiamy o tym, jak edukacja może wzbogacić życie. Agnieszka Satalecka i Izabela Frankowska ze Szkoły Podstawowej Akademia Rosenberga są gośćmi dzisiejszego programu. Państwa też zapraszamy na Facebook. Prosimy, jeśli ktoś chciałby z nami podzielić się swoją opinią, myślą, komentarzem, wątkiem, zadać pytanie, to zapraszam na Facebook, komentarze na profilu Radia Plus. Za chwilkę ciąg dalszy. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy o tym, jak edukacja może wzbogacić życie. Izabela Frankowska i Agnieszka Satalecka ze Szkoły Podstawowej Akademia Rosenberga są gośćmi tego wydania. Na Facebooku profil Radia Plus, tam możecie Państwo do nas pisać, zapraszam. Jeszcze jeden taki, pozwolę sobie tutaj przytoczyć, to będzie już, przypuszczam, ostatni fragment mojej biografii. Otóż pierwsze dwa lata mojej szkoły podstawowej, to był początek lat 70. Spędziłem w swego rodzaju bardzo, bardzo interesującej enklawie, którą zafundowała mi moja pani wychowawczyni i do dziś ją za to błogosławię. Ponieważ ja do szkoły przyszedłem jako osoba umiejąca czytać, pisać, liczyć, czego nauczyłem się sam w wieku lat 4 i nikt łącznie ze mną nie wie, jak to się stało. Więc ja właściwie w tej szkole nie miałem co robić, ale obowiązek szkolny był. No i do tej szkoły musiałem chodzić, bo inaczej moi rodzice zostaliby wezwani na MO i musieliby się gęsto tłumaczyć, dlaczego dziecko jest zaniedbane itp. Wtedy nikt nie słyszał jeszcze o edukacji domowej i raczej nikt nie silił się na to, żeby na taki pomysł wpaść. Ale na ten pomysł wpadła połowicznie, co prawda, moja pani wychowawczyni, która w pewien sposób odseparowała mnie od reszty klasy, fundując mi zupełnie inny program. Mianowicie to był program, który ja sobie sam wymyślałem. Znaczy ja robiłem, co chciałem, a reszta klasy po prostu robiła program. I myślę, że gdyby próbowała mnie wtłoczyć w to, co było programem szkoły, to dziś pewnie moim takim życiowym songiem byłoby We Don't Need No Education, co śpiewał Pink Floyd z Rogerem Watersem na czele. Natomiast te pierwsze dwa lata, kiedy naprawdę czułem z jej strony bardzo dużą afirmację i docenienie pewnych talentów, które w sobie miałem, o których nie wiedziałem. Ona po prostu je wyciągała, eksponowała. To był kapitał, który do dzisiaj ewidentnie procentuje w moim życiu. Te pierwsze dwa lata szkoły podstawowej. Kiedy w wyniku rejonizacji po tych dwóch latach zostałem przeniesiony do innej szkoły, to jakby mnie ktoś rzucił w czarną czeluść. Tam po prostu musiałem pod kancik pisać tematy, odrabiać lekcje tylko i wyłącznie w taki sposób, jak były zadane. Nie było miejsca na własną inwencję, do czego byłem przyzwyczajony. Jeżeli wychodziłem poza ten nawias, to byłem karcony i właściwie w pewnym momencie poczułem, że się cofam. Niemniej to, co zostało zasiane, wzrosło, zostało przetłumione jedynie, przebalone kamieniem, ale jak każda roślinka, ona ma pęd do życia i spod tego kamienia wyrasta prędzej czy później. Tak więc, gdyby nie ten początek, powtarzam, to byłoby pewnie ze mną zupełnie inaczej. Nawet nie wiem, czy byśmy rozmawiali dzisiaj, czy bym był tutaj w tym miejscu. Dlaczego o tym mówię? Bo to ewidentnie daje mi do myślenia na temat tego, w jaki sposób prowadzić edukację z dziećmi, które nie mają być może większego pojęcia na temat tego, jakie mają talenty w sobie. Być może sami rodzice nie potrafią z nich wydobyć. Bo oczywiście to, co zaczęło kiełkować, to już w domu, bo już tato, widząc, że mam talenty plastyczne, zaczął mi kupować jakieś tam farby, flamastry i tak dalej, co było wtedy wyczynem, prawda, na przełomie lat 60. i 70. I tutaj to już paniom oddaję głos, bo wydaje mi się, że na tym przykładzie możecie panie pewnie jakąś tezę postawić, która by mówiła o pewnej alternatywie dla takiego systemu, który mamy. No, jak twierdzą
młodzi ludzie, którzy chodzą do szkoły, mielącego ich na pulpę. I to jest trochę to, o czym mówiliśmy przed przerwą, o tej ekskluzywności. Pan to nazwał ekskluzywnością. No tak, dla mnie to była ekskluzywność, rzeczywiście. I to jest ekskluzywność pewna. I to jest pewna nisza. I możemy zmieniać cały system. Jasne. I na to nie mamy wpływu. My dwie w każdym razie. Albo bardzo ograniczony. To, co możemy robić, to w swoim ogródku. Na ten moment. I robimy to. To robiła pana nauczycielka. I są tacy ludzie. Jest w jednej ze szkół, w jakimś małym miasteczku, nawet nie wiem, czy to nie jest wieś, nauczycielka, czasem czytam to, co ona pisze, to, czym się dzieli, jak pracuje z dziećmi. Pani Wiesława Mitulska. Znam ją z Facebooka. I to, co ona robi z maluchami w zwykłej, podstawowej, wiejskiej szkole, chyba wiejskiej, nie pamiętam, no, ale małej w każdym razie. To jest niesamowite, to co to ona robi, to co pana nauczycielka, w pana przypadku ona takie rzeczy wyłuskuje z całej klasy, indywidualnie pracuje, dzieciaki projektami w pierwszej klasie pracują. I są pojedyncze osoby w małych systemowych szkołach albo w wielkich systemowych szkołach, które to robią. Nam się to jakoś udaje, udało nam się takie też miejsce stworzyć. Ja, jeśli bym to nazywała luksusem, to w najbardziej pozytywnym tego sensie słowa. Przejdźmy w takim razie do tego, co mamy w tytule dzisiejszego wydania programu, ale pewnie łatwiej będzie to zrozumieć, jak panie pojmujecie to pojęcie wzbogacania życia przez edukację, bo wydaje się, że to już jest tak oczywiste. Edukacja wzbogaca życie. No, sama w sobie, prawda? Więc co tu jeszcze można dodać do takiego pytania, czy stwierdzenia, zależy jak to postawić, czy ze znakiem zapytania, czy bez. Jak edukacja może wspomagać życie, wzbogacić życie? Ale pewnie zanim do tego dojdziemy, czyli zanim wprowadzimy słuchaczy, którzy są z nami w głębie tego zagadnienia, no to warto by powiedzieć, któż to jest ten Rosenberg, który widnieje w nazwie szkoły i firmuje swoim nazwiskiem. Ja już trochę wspomniałam, jest patronem naszej szkoły i to był człowiek, bo już nie żyje od 2015 roku, światowej sławy, działaczem na rzecz pokoju był i działał w wielkich międzynarodowych konfliktach, takich dużej rangi. I był mediatorem, był trenerem, był mentorem dla rodziców, był trenerem, nauczycielem dla nauczycieli na różnych etapach edukacji, systemu edukacyjnego i był twórcą porozumienia bez przemocy, czyli takiej formy języka, która daje szansę na takie życie nas wszystkich w godności, o której już pan wspomniał. I jak rozmawialiśmy tutaj przed chwilą o tej enklawie, o niszy, o ekskluzywności, to miałam na myśli, drodzy państwo, że w naszej kulturze jest tak trochę, że uwzględnianie człowieka i takie podmiotowe traktowanie każdego dziecka i utalentowanego i dziecka z dysfunkcjami jest cały czas rzadkością i moje marzenie i w tym miejscu chciałabym je tak właśnie głośno wypowiedzieć, to jest właśnie droga w edukacji, która by dawała możliwość i szansę dzieciom na podmiotowe traktowanie, bardzo uwzględniające i talenty. I w tej chwili również wiele dysfunkcji. Jest w tej chwili mnóstwo dzieci w szkołach z
orzeczeniami różnego typu. I jak patrzymy, właśnie widzimy w naszym doświadczeniu szkolnym, to są bardzo często dzieci z talentami właśnie. I to są bardzo często dzieci tak zwane, w cudzysłowie, trudne. Dzieci, z którymi często dorośli mówią, że sobie nie radzą, nie potrafią sobie radzić. I nasze doświadczenie jest takie, że jeśli rodzice współpracują, to są fajne efekty i wielkie progresy. To tutaj nie mogę nie zadać pytania, czy trudne znaczy utalentowane, ale te talenty są ukryte? Czy to jest jednoznaczne? Trochę tak, bo jako nauczyciele i chyba w ogóle jako ludzie mamy jakąś taką tendencję do patrzenia na to, co nie działa, do wytykania błędów. Jakoś tak kulturowo chyba też mamy osadzone właśnie takie zwyczajowe zachowania, wytykania sobie tego, co nie działa, prawda? I swoim koleżankom w pracy zawsze powtarzałam, że pokażcie dzieciom to, co robią fajnie, to, co robią i jak to służy innym, bo wystarczy, że wyjdą na plac zabaw, tam znajdzie się co najmniej kilkoro dorosłych, którzy pokażą im, czego nie wolno, co jest nieładnie i czego na pewno mają nie robić. A ja chciałam się oprzeć na tym, co robią fajnie, co robią dobrze i w czym są czasami mistrzami już w wieku przedszkolnym. To właściwie można powiedzieć, że powtarza pani tą zasadę, którą ukuł Robert Baden-Powell, twórca scoutingu, właśnie, żeby dzieci same potrafiły wydobyć z siebie te talenty, ale trzeba im umożliwić, dać im pewne pole, gdzie one odkryją to, co w nich drzemie. I pole, czyli taką przestrzeń fizyczną, jak również taką przestrzeń emocjonalną. Jak najbardziej. I tak, i to jest to, o czym mówię. I trochę to jest też tak, że dla mnie edukacja jest w ogóle czymś, co jest zadaniem pedagogów, żeby wyciągać to, co w dzieciach jest. Tak, czyli wyciągać na zewnątrz, a nie wtłaczać do głów, tak? I nam wszystkim równo to samo, tyle samo i tak samo i w tym samym czasie. I to jest dla mnie największą tragedią polskiej szkoły. Dla nauczycieli, dla których jedyną miarą jest ocena, którą mają wystawić, to taki sposób traktowania uczniów, żeby wszyscy byli jak naczynia połączone, to jest bardzo wygodna rzecz, prawda? Jeżeli wszyscy mają się nauczyć odtąd dotąd. Ja nie zapomnę takiej sytuacji w liceum, kiedy pani od biologii otwierała zeszyt, który kiedyś zapisała być może sama podczas swojej nauki w liceum, a może ze studiów, nie wiem. Trudno powiedzieć. No, po prostu czytała, a myśmy mieli zanotować i mieliśmy odpowiadać słowo w słowo. I do dzisiaj pamiętam, kiedy tuż przed końcem roku, żeby uniknąć jakiegoś drastycznego obniżenia oceny. Po prostu wszyscy tłumiliśmy wybuchy śmiechu. Mało nam oczy nie wyszły z orbit przez to, kiedy pani profesor nam powiedziała, że mięsień dwugłowy łydki przechodzi w ścięgno Achillesa, tak nazwane od nazwiska uczonego. I tak mieliśmy odpowiadać. Aha, okej. Okay. Nauczyciel wie najlepiej. Zgodnie z zasadami dawno minionego, jedynego słusznego podówczas systemu, no to właściwie niedaleko to odbiegało od przykładu, który szedł z góry. Nam chyba jednak nie za bardzo na tym zależało, żeby go powielać. Dlatego my nie stawiamy ocen. Między innymi dlatego. Ale też myślę sobie o tym, że mówimy dzieciom, jakby wspieramy to, co dla nich jest ważne, co one chcą rozwijać, zachęcamy je do tego. I myślę sobie teraz o jednym z uczniów, który nie lubi czytać i nie czyta. W sensie umie czytać, tak jest w 5 klasie, ale nie lubi czytać książek, nie robi tego. Różnych innych rzeczy też nie robi, co myślę, że pewnie też nie byłoby dobrze widziane w szkole.
być może nawet by się tym nie chwalił. Ale robi za to co innego. On mówi, będę piłkarzem. On chodzi przez 7 dni w tygodniu do różnych klubów piłkarskich i naprawdę wierzę, że on będzie piłkarzem. Naprawdę do niczego mu na ten moment on nie widzi, do czego miałoby mu służyć czytanie książek. Być może to mu się zmieni. I nie wiem, czy dzięki temu, że nie mamy ocen, ale nie tylko cyferkowych. Po prostu też staramy się, na ile to jest możliwe, nie oceniać, nie etykietować. Jakby wyborów, nie etykietować dzieci. I ostatnio tak było, że było coś do zrobienia. I ktoś mówi, ale ja nie umiem, ja też nie umiem. Ja mówię, zobaczcie, ile was jest. I zobaczcie, każdy z was ma różne talenty. Ty tak świetnie robisz notatki. Ty masz wiedzę jakąś. Ty, nie wiem, kleisz, robisz coś. Zobaczcie, razem, jak w grupie to zrobicie, to możecie wszystko. I trochę tak chcemy, żeby oni siebie też widzieli, żeby cenili to, co jest dla nich ważne, mogą to cenić. Nie naszą rolą jest oceniać, czy to jest okej, czy nie okej, czy lepiej jest być prawnikiem, czy piłkarzem. Nie chcemy tego robić. I trochę pokazujemy też siebie jako kadrę, bo absolutnie jest tak, że każdy z nas w czymś czuje się dobrze, w czymś lepiej, a do czegoś ma totalnie, i mówimy o tym głośno, dwie lewe ręce. I tworząc zespół, naprawdę staramy się współgrać i w jakiś sposób pokazywać to dzieciom, że to jest okej. Błędy również. Jak edukacja może wzbogacić życie? Pierwsze, myślę, już dające do myślenia tutaj przykłady, mogliśmy usłyszeć w ciągu tych ostatnich parunastu minut. Agnieszka Satalecka i Izabela Frankowska, założycielki szkoły podstawowej Akademia Rosenberga, są gośćmi tego programu. Wracamy za kilka minut. Na Facebooku miejsce dla Państwa. Tam w komentarzach można do nas pisać. Zapraszamy. Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła. Dzisiaj w Nocnych Światach rozmawiamy o tym, jak edukacja może wzbogacać życie. W studiu Agnieszka Satalecka i Izabela Frankowska ze Szkoły Podstawowej Akademia Rosenberga. Miłe panie, skoro już dotknęliśmy takiej sytuacji, która mówi nam o dzieciach jako tych, które właściwie nie powinny być dla nauczycieli, tylko one powinny być beneficjentami ich pracy. One nie służą temu, żeby resort edukacji istniał, tylko ten resort edukacji i szkoły istnieją dla nich. To trzymając się tego, czego krzewicielem i głosicielem był wspomniany przez panie Marshall Rosenberg, czyli Nonviolent Communication, komunikacja bez przemocy, która zresztą tutaj niejednokrotnie miała swoje miejsce w Nocnych Światach, albo jako temat, który podejmowaliśmy w cyklu na budowie relacji, bądź jako wątki, które nam służyły do tego, żeby pewnych argumentów użyć podczas rozmowy, to jakie zastosowanie w takim modelu szkoły, o jakim panie mówicie, ta komunikacja bez przemocy ma zastosowanie? Dla mnie tak bardzo krótko, to porozumienie bez przemocy pomaga mi zobaczyć jakby w taki świadomy sposób, co się dzieje, za jakimiś trudnymi zachowaniami dzieci. Pozwala mi w świadomy sposób mieć kontakt ze sobą i z dzieckiem.
Czyli tak naprawdę pozwala budować relacje i te relacje Marshall Rosenberg często mawiał, że najpierw relacja, potem treść. Jeśli w komunikacji dajemy, dzielimy się samą treścią, mamy bardzo małą szansę na porozumienie, na spotkanie i na jakieś wspólne działanie ku temu, żeby ono służyło. I w szkole rzeczywiście relacje, w naszej szkole relacje są kluczem do tego, żeby poznawać się nawzajem, poznawać indywidualne potrzeby dzieci. I to chyba jest tym sukcesem i również współpraca z rodzicami, czyli również widzenie w ludziach po prostu tych tęsknot i tych marzeń, którymi czasami nie potrafią się dzielić w taki sposób jasny, konkretny, tak? Rodzice przychodzą i mówią, chcemy tego i tego, mówi się, że są roszczeniowi, prawda? A mi porozumienie bez przemocy pomogło być w takiej świadomości, żeby widzieć, co za tym się kryje. Że rodzic czegoś chce albo czegoś żąda, to ja tam czasami widzę jakieś przestraszenie, czasami widzę jakieś dylematy o bezpieczeństwo, o przyszłość, o jakąś autonomię, tak, o wpływ. No, to dotyczy wszystkich. Najgłębiej stoi miłość do dziecka, która chciałaby, wspieranie, żeby temu dziecku było jak najlepiej według ich rozumienia tej miłości, no bo to też trzeba założyć, dokładnie, że w różny sposób tę miłość jakoś dajemy na tyle, na ile potrafimy, na ile ją sami dostaliśmy. I zawsze tam jest coś ważnego i to dotyczy i relacji z rodzicem, i relacji z dziećmi, i relacji ze mną samą. Czyli czasem ja wchodzę, dziecko mi, nie wiem, robi coś, czego ja naprawdę, co mi się nie podoba. I ja gdzieś, nie wiem, odmawia mi czegoś. Ja mu mówię, no nie wiem, czego mi odmawia. Powiedzmy, nie wiem, no podejścia do tablicy, prawda? I ja mówię, ja chcę powiedzieć, tak myślę sobie, żeby poszedł do tej tablicy, bo nie wiem, bo wszyscy podchodzą, bo autorytet cokolwiek. Jeśli mam taki pomysł, to sobie myślę, o co mi naprawdę chodzi? Czy mi naprawdę chodzi o to, tak, że on tylko wtedy się nauczy, albo że ma być sprawiedliwie? Czy tak naprawdę to w głębi ja sobie myślę, choroba jasna, nie będziesz mi tu odmawiał. Czyli jeśli o co tak, chodzi? O co mi tak naprawdę chodzi? I za każdym razem, kiedy ja siebie o to pytam, tak, to się zatrzymuję w tym, żeby naciskać na dziecko. I idę do niego i sprawdzam, co się takiego dzieje, że ty mi odmawiasz. I tam zawsze jest coś ważnego. Zawsze. Zawsze coś ważnego dla dziecka. Czasem to jest, nie wiem, nie mówię o konkretnych przykładach, prawda? Teraz może być wstyd przed innymi dziećmi, bo właśnie nie umiem i nie chcę. Może być zmęczenie. Może być znudzenie. Znudzenie, cokolwiek. Trudna zawsze sytuacja coś ważnego. Na bardzo przykład. Często. Bardzo często. Bardzo często. A ja opowiem przykład. Dziecko druga albo pierwsza klasa. Robimy teatrzyk. I mama przychodzi taka uszczęśliwiona odbierać dziecko i mówi do mnie i do dziecka, w szatni jesteśmy. Ja odprowadzam dziecko i mówi, mam dla ciebie już strój żuczka, zobacz, prawie już jest cały, jeszcze tylko różki i będzie gotowy. I to dziecko w płacz, ale w straszny, w potworny płacz. Nie chcę różków, błagam, tylko nie różki. Ale to była taka rozpacz czarna,
myślę sobie, matko, o co chodzi z tymi różkami? Mama mówi, dziecko, dobrze, to nie będzie tych różków. I pytam, a co się takiego dzieje, że tak bardzo nie chcesz tych różków? A on mówi, bo mi cały weekend będą kazali siedzieć i robić te różki. No to mama mówi, nie musisz. A jak nie muszę, to okej, to różki mogą być. I trochę to jest takie na śmiesznie, ale tak naprawdę to jest trochę taki przykład na to, że zawsze tam jest coś. Coś tam jest. Jeśli dopytamy, to... Jest jedna to bardzo istotna kwestia, którą tutaj trzeba uwypuklić właśnie w tym, co pani powiedziała, mianowicie, że to pytanie, które trzeba sobie zadać, ono może zaistnieć tylko w jednej przestrzeni, w jednym właściwie momencie, kiedy ja się zatrzymam i będę miał taki wewnętrzne pole, w którym to pytanie może zaistnieć i również może pojawić się odpowiedź. Czyli taką świadomość. Tak, która, i o to dbamy. Świadomość to jedno, ale zatrzymanie to drugie. Mm. To znaczy, być może potrzebny jest do tego trening, bo być może to jest tylko i wyłącznie kwestia pewnej procedury. A z drugiej strony, no to jest świadomość, która na tę procedurę w jakiś sposób pozwoli ją wytrenować. Ale również jeszcze jedna istotna kwestia, bo można się zatrzymać, zadać sobie pytanie, udzielić sobie odpowiedzi w pewien sposób, czyli poznać tę odpowiedź, tylko jeszcze z tego trzeba wyciągnąć jakiś wniosek i go zrealizować. I tu już jest potrzebna pewna dobra wola, którą no, pewnie też w jakiś sposób trzeba sobie zdefiniować, poznać, pozwolić jej wypłynąć, mieć taką otwartość na to, żeby zobaczyć, że ja mogę też zrobić pewne rzeczy w sposób taki niestandardowy, zmienić paradygmat, jak to panie tutaj powiedziały. I jeszcze druga kwestia, która dotyczy pani wcześniejszej wypowiedzi. Z jednej strony to jest bardzo piękna rzecz, o której pani mówiła tutaj. Pani Agnieszko, natomiast to, o czym pani mówiła, zawierało w sobie niestety w dalszym planie również bardzo smutną diagnozę. Diagnozę szeroko pojętej rzeczywistości edukacyjnej. Bo tak naprawdę wracamy do tego, od czego zaczęliśmy, czyli pewnej elitarności, pewnego luksusu, gdzie można sobie pozwolić na tą komunikację bez przemocy. To znaczy, że jest to jednak, używając dosyć dobrze znanego porównania, akurat z zupełnie innej dziedziny, zielona wyspa na oceanie kryzysu. Kryzysem jest przemoc. O czym tutaj z państwem Ewą i Jackiem Znamierowskimi, terapeutami o uzależnieniu przemocy, bardzo często rozmawiamy, którzy mówią jasno i ewidentnie, że przemoc jest zawsze świadomym wyborem. To nam mówi o tym, że jeżeli komunikacja bez przemocy jest luksusem i może się dziać w przestrzeni elitarnej, to znaczy, że my wszyscy, można powiedzieć, płyniemy w morzu. Nie powiem słowa, jakie mi się ciśnie na usta, mimo że jest po 23, ale w morzu przemocy, żeby to tak, powiedzmy, literalnie określić. Tak. Do której przyzwyczailiśmy się, oglądając brutalne filmy, brutalizując język, przepychając się w świecie polityki, również muszę się uderzyć w piersi ze względu na moje środowisko, które również czasami walczy między sobą i ta polemika już dawno przestała mieć formę parlamentarnego, powiedzmy, no dawniej jeszcze były takie paszkwile, które czasami jak w Izraelu bywam, to widzę te paszkwile wiszące na płotach, to tam jedne grupy pobożnych Żydów rzucają paszkwile na innych. Jeżeli ktoś zna hebrajski, to może sobie czytywać, ale no i takie paszkwile gdzieś tam w tej rzeczywistości dwudziestolecia międzywojennego, one również istniały w formie parlamentarnej i to wcale nie była taka rzeczywistość miła i przyjemna, jak nam się wydaje, że przed wojną było fantastycznie, a teraz ten nasz parlament to jest taki właśnie spsiały i tam wszyscy na siebie warczą. Nie, ale to mimo wszystko było w pewne ramy stylistyczne ujęte i nawet jeżeli gdzieś tam się działo coś takiego, co mogło wzburzyć opinię społeczną, czy różne warstwy społeczne, to jednak dzisiaj mam wrażenie, że to wszystko idzie w stronę strasznie takiego, powiedziałbym, niebezpiecznego i knajackiego
klimatu, który nam zaczyna towarzyszyć na co dzień. Widzę, że pewne zwroty, słowa, które jeszcze do niedawna były uważane za takie, które są, no, najdelikatniej rzecz mówiąc, dalekie od literackiego języka, one wchodzą do potocznego słownictwa obecnego w mediach, komentowaniu obecnej rzeczywistości społecznej, politycznej. Czasami również spotykam to w przestrzeni takiej, która wiąże się z promocją kultury, gdzie ten język, jeżeli się go wyluzuje, to wydaje się, że on jest taki właśnie bardziej artystyczny, a wcale nie jest artystyczny, tylko jest po prostu podły. I tutaj naprawdę jestem za tym. Oczywiście, jak tutaj wielokrotnie podkreślam w Nocnych Światłach, przy wszelkiego rodzaju tematyce, która podejmuje temat komunikacji bez przemocy, żeby oczywiście jak najbardziej to wprowadzać, tylko że to jest orka na ugorze. To jest orka na ugorze. Jeżeli ktoś próbuje się to wziąć w swoim własnym środowisku, doskonale wie, o czym pewnie mówię w tym momencie. Jeżeli ktoś powie komuś, jeżeli ktoś kogoś obrazi, dajmy na to, ktoś mnie obrazi, ja mu odpowiem zgodnie z zasadami Marshalla Rosenberga w komunikacji bez przemocy, dając do zrozumienia, że to mnie jakoś zraniło, ale jednocześnie wyrażam w taki sposób, powiedziałbym, nie raniący drugiej osoby, co ja czuję i czego oczekuję na przyszłość, prawda, i jak ja to odbieram, no to po prostu to się spotka albo często z agresją, albo z niezrozumieniem, albo z wyśmianiem. No trzeba dużego otwartości dużej na drugiego człowieka, żeby jednak się, że tak powiem, zatrzymać i posłuchać, że no tak, faktycznie przekroczyło się pewne granice. Mhm. Tu jest trochę tak, że słyszę kilka wątków i o zatrzymaniu, i właśnie o tym, o tej chwili przemyślenia, po co w ogóle otwieram buzię, mówiąc do kogoś. Jest jeszcze taki wątek, o którym pan wspomniał, tej rzeczywistości, i mam wrażenie, że ta rzeczywistość w tej chwili jest mocno taka, powiedziałabym, obozowa. My i oni. I ten podział w jakiś sposób, który sami wzmacniamy, tak? Jeśli ktoś się zamyka w getcie, to siłą rzeczy, no, tak, wzmacnia my przekaz. Oni, prawda? Tak. Cokolwiek by to nie było, to jest wygrana, przegrana, my, oni. I Marshall właśnie starał się pokazać i pokazał, że mówił o tym, że możemy grać w tą samą grę i możemy grać w grę wygrana. I pokazał nam, że jesteśmy wszyscy ludźmi, którzy mają takie same potrzeby, tylko troszeczkę inaczej sobie je zaspokajamy. I jednocześnie, kiedy mówimy właśnie, że o utopii, czy że jest nas ciągle jakoś w mniejszości, tych, którzy chcemy się dzielić porozumieniem, to mój mąż powiedział mi ostatnio, kilka dni temu, w ramach pokrzepienia, mówi: Agna, kochanie, ale zobacz, to 30 osób, to jest, nie wiem, czy on powiedział 30, czy 60, coś takiego, czy 50, to już jest dwa plutony wojska. Zobacz. No i to takie pokaźne plutony. I to ja tutaj jeszcze tak dodam, wzmocnię to, że to są takie liczne plutony. No właśnie. Więc jakoś złapałam oddechu i on od lat mi daje takie właśnie, dodaje skrzydeł i zawsze był takim wspieraczem, pomimo że jest mu trudno również w byciu bezprzemocowym, bo jak tu już powiedzieliśmy, że idziemy jakby tam w języku bezprzemocowym, prawda? Że idziemy w tym nurcie jakby od dawna i można zauważyć tą przemoc i w słowach, i w myślach, i w gestach, i nie mówiąc już o czynach, bo to jest zabronione prawem, tak, a jednak ciągle gdzieś tam się pojawiają, czy na rynku książki, poradniki dla dzieci, które rekomendują klapsy na przykład, i gdzieś mamy to później tą dyskusję, a nie wycofać, co tam się dzieje, prawda? Czyli my cały czas jesteśmy w jakiejś takiej, w takim rozwoju, w jakimś takim miejscu, gdzie szukamy czegoś, co działa, zastanawiamy się, czy jeśli to działa, to nie jest utopia, prawda? A z drugiej strony przypomina mi się bajka o kolibrze, którą czytam czasami dzieciakom w szkole,
że gdzieś zaistniał wielki pożar lasu i wszystkie zwierzaki uciekały, a mały koliberek po troszeczku wodę gdzieś przyprówał, po kropelce tą wodę, i wszyscy go pytali, ale co ty robisz? Co ty robisz? A on mówi, no jak to co? To jest mój kawałek wkładu. To jest mój wkład. I chyba to jest tak trochę, że ja bym chciała naprawdę bardzo wierzyć, że każdy z nas ma wkład i razem możemy dużo. Piękna refleksja na zamknięcie dnia, bo właśnie mija półmetek nocnych świateł. Siłą rzeczy również dzień się kończy, ale zaczyna następny i druga część nocnych świateł za chwilę. Przypomnę, że dzisiaj w nocnych światłach o tym, jak edukacja może wzbogacić życie. W studiu razem ze mną Izabela Frankowska i Agnieszka Satalecka, założycielki Szkoły Podstawowej Akademii Rosenberga. Państwa zapraszamy na Facebook, komentarze na profilu Radia Plus. Za chwilkę ciąg dalszy. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. Od 5 minut mamy czwartek, 12 marca, a z Państwem jesteśmy od ponad godziny i w Nocnych Światłach rozmawiamy tym razem o tym, jak edukacja może wzbogacić życie. Jeszcze mniej więcej godzina druga przed nami, druga część programu. W studiu razem ze mną Agnieszka Satalecka i Izabela Frankowska, współzałożycielki Akademii Rosenberga. To jest szkoła podstawowa o takiej nazwie. Na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus, tam Państwa zapraszam. Proszę Panie, komunikacja bez przemocy, jak, no nie, może inaczej to pytanie postawię. Czy Panie się nie obawiały, że ten pomysł nie wypali? Jeżeli otworzy się placówkę szkolną opartą na tego typu pomyśle, że to po prostu będzie porażka. Że wobec no pewnego, jak tutaj Panie użyły, po raz kolejny powtórzę to słowo, paradygmatu, bo uważam, że ono jest bardzo, jak najbardziej na miejscu, adekwatne. Wobec paradygmatu pewnej rzeczywistości, w której żyjemy, nawet może nie zauważając tego na co dzień, nie będzie się zbyt wielu rodzicom chciało dzieci wyrzucać poza pewien nawias tejże rzeczywistości z obawy, że owszem, one wyrosną na szlachetnych ludzi, ale będzie im bardzo ciężko w życiu, bo nasiągną taką umiejętnością, która będzie się spotykała w świecie z odrzuceniem. Owszem, może będą nawet szanowane, ale będzie wobec takich osób, które w ten sposób się komunikują, wiele środowisk czy pojedynczych osób nabywa po prostu dystansu, bo obawiają się, że nawet przy dobrej woli, próbując no, jakiegoś przekazu, no, tak w potocznym zachowaniu, w takim codziennym, mogą zostać odebrane albo jako agresorzy, albo krytykowane, albo to, co jest komunikacją bez przemocy, one uznają za przemoc, prawda? Mhm. Bo ktoś powie, no posumus, dalej jednak nie chcę cię wpuszczać, prawda, bo mam swoje granice i chciałbym je zachować, a uważam, że próbujesz je przekroczyć, prawda. I dla kogoś też może być komunikat równoznaczny z odrzuceniem, prawda. Zaraz, halo, jak to? Ja przecież jestem pełen serdeczności dla ciebie i chcę, że tak powiem, misia. Ja tutaj już tak przysłowiowo, no, buziaka, prawda. No, a ja nie chcę, no. Ja po prostu nie chcę i koniec, no. I nie muszę tego tłumaczyć, nie muszę mówić, prawda. Oczywiście mogę. Mogę powiedzieć, żeby jakoś ten przekaz zmiękczyć, żeby może komuś to przekazać, ale tak na dobrą sprawę, przecież ja nie muszę się tłumaczyć z tego, że jestem jaki jestem, prawda? Jeżeli mam jakąś przestrzeń, która jest no, moją taką intymną zawartością dla mnie w tym momencie przeznaczoną. Może jutro o tej porze albo po południu na przykład będzie nam bliżej do siebie, ale dzisiaj o tej porze akurat nie. Może jeszcze kawy nie było, prawda? Jak to, ale wszystko jedno, nieistotne. Nie muszę się z tego tłumaczyć. Dla mnie porozumienie bez przemocy jest nie tylko formą języka, ale również pewnego rodzaju świadomością i nazywam to esencją porozumienia bez przemocy i to jest taka świadomość współzależności, świadomość tego, jak mówię, jak żyję, jak się wyrażam, jak codziennie wchodzę w relacje, na czym mi zależy i
kiedy mówi pan o tym, że czy miałam taki pomysł, że to nie wypali, czy nie, tak, że jakiegoś w ogóle takiego pomysłu, że może się nie udać, to absolutnie Porozumienie bez przemocy było dla mnie czymś, co pozwoliło mi w pełni nauczyć się wyrażać w pełni siebie i widzieć i słyszeć innych ludzi. I nie miałam ani przez chwilę nie miałam wątpliwości, że to jest to, czym chcę się dzielić i to, w jaki sposób chcę widzieć dzieci, bo to przede wszystkim pierwsza powstała placówka dla małych dzieci. I absolutnie wierzę i ufałam w to, że miejsca, które są miejscem autentycznym, żywym, prawdziwym, nie są miejscami sztucznymi. Nie jest to, nasza szkoła nie jest miejscem sztucznym, nie jest miejscem jakimś, gdzie używamy sztucznego języka. Wprost przeciwnie. Porozumienie bez przemocy jako forma zakłada jakiś szkielet wypowiedzi, ale absolutnie uczymy się tego szkieletu po to, żeby wyrażać się jak najbardziej naturalnie i po to, żeby być odczytanym z taką intencją, jaką mam. Język taki potoczny, używany właśnie na co dzień, daje dużo możliwości niezrozumienia i tych przepychanek, tak? I wtedy gdzieś łatwo wpaść, kto ma rację, kto nie ma racji. Porozumienie bez przemocy daje nam taką szansę właśnie zatrzymania się, sprawdzenia intencji i porozumienia, po prostu porozumienia. I nawet na chwilę nie miałam takiej wątpliwości, że to nie jest ta droga. Ja też myślę o tym, że też kilka wątków mi się nasuwa, ale że mam taką myśl na pytanie, jak sobie dzieci poradzą potem, czy w innym świecie, to myślę sobie, dlaczego mamy taki pomysł, bo to nie jest pan pierwszą osobą, która zadaje to pytanie. Skąd mamy pomysł, że dzieci tłamszone, sorry, powiedziałam to, ale jak mówiliśmy o systemie, to trochę niestety to się narzuca. Dzieci tłamszone, dzieci, które nie mogą wyrazić swojego zdania, dzieci etykietowane, dlaczego one mają sobie lepiej poradzić niż te, które są świadome, które nie szukają winy, nie przerzucają winy, nie grają w te gry, które mają świadomość tego i są tego uczone. Nie na warsztatach, tylko w życiu, bo my to praktykujemy, że są ważne i że inni są również ważni. Mhm. Że się liczymy wszyscy. I pokazujemy im, że potrafimy zadbać o wszystkich, że możemy, nie zapominając o siebie, o sobie, też uwzględniać innych. I chętnie podam przykład ze szkoły, który bardzo lubię. Dla mnie niezwykła sytuacja. Był taki moment, kiedy po różnych próbach, w jaki sposób będziemy dbać o naszą przestrzeń, wpadliśmy na pomysł, że może zrobimy dyżury. Wpadliśmy w sensie dzieciaki i kadra, że nas wtedy nie było bardzo dużo w szkole, i że będziemy robili dyżury, czyli tam co parę tygodni ktoś będzie miał dyżur. I jedno dziecko powiedziało, ja nie będę dyżurnym nigdy. Na co dzieci mówią, jak to nie będziesz, co to znaczy nie będziesz? Tak samo bawisz się, tak samo jesz, tak samo bałaganisz. Albo wszyscy, albo nikt. On mówi, możecie sobie być dyżurnymi, a ja nie będę. I w ogóle odmówił dyskusji dalszej, a nawet odszedł z tej przestrzeni, gdzie żeśmy rozmawiali. I to było tak, że ja chodziłam między nim, on poszedł w inny kąt szkoły, i między resztą szkoły i mediowałam między nimi, znaczy tak patrzyliśmy, co się dzieje. No i dziecko mówiło, ja odmawiam, dzieci mówią, że nie będą za niego sprzątały. Dziecko nie chciało powiedzieć dlaczego, ale powiedziało, że nie.
Dzieci mówią, jak on bawi się i je, to musi sprzątać. On mówi, to w takim razie ja mogę nie jeść przez cały dzień i nie bawić się. No co ja powiedziałam, że ja z kolei nie mam zgody. I to tak trwało, aż w jakimś momencie szukaliśmy różnych rozwiązań. I dziecko powiedziało, ale ja mogę salę, w której się bawimy wszyscy, mogę codziennie sprzątać po wszystkich. Czyli on jakby wziął na siebie, w sumie tak patrząc z boku, większe zadanie, trudniejsze niż dyżur co parę tygodni. Dzieci powiedziały, okej, jak tak, to dla nas w porządku. Ja sprawdziłam z nim, czy to naprawdę on to zrobi tak, że bez, naprawdę w jakimś komforcie. On mówi, tak, to mi sprawi przyjemność. I tak się stało. I dla mnie jest piękny przykład na to, że szukaliśmy, znaczy, że znaleźliśmy rozwiązanie na to, że możemy znaleźć takie rozwiązanie, które naprawdę uwzględnia wszystkich. I że nie musimy jako większość decydować o jednym dziecku, tylko możemy tak długo szukać i to jest możliwe. Czyli lepsze niż by wymyśliło na początku, prawda? Na pewno, ale... Takie, które bardziej satysfakcjonuje wszystkich, każdego w tym zakresie, który jest dla niego taki najbardziej komfortowy. Tak, ale przede wszystkim, że nie naciskamy na człowieka, tylko szukamy i wierzymy w to, ufamy, że jest możliwe takie rozwiązanie, które naprawdę uwzględni wszystkich. I dla mnie trochę o tym też jest porozumienie bez przemocy. I czasami jest tak, że w szkole nie ma na to czasu i miejsca, żeby robić takie procesy. Przepraszam. I wtedy przychodzi nam z pomocą narzędzie, również narzędzie porozumienia bez przemocy i to jest tak zwany krzyk żyrafy. To jest też pewnego rodzaju jakiś szkielet, czego się trzymać w tym momencie, ale jeśli zależy mi na tym, żeby być usłyszana, jeśli dzisiaj zdarzyła się taka sytuacja, przyszła do szkoły dziewczynka z jakąś prelekcją, chciała się podzielić tematem na zaliczenie i u nas praktykujemy właśnie takie formy prezentacji dzieci i dzieciom. I jeden z uczniów z piątej klasy zaczął się przepychać z drugim, bo tam ktoś tam pluł. Ponieważ spojrzałam na zegarek, zobaczyłam, że mamy tylko 40 minut, a wiedziałam, że dziewczynka zaprojektowała grę edukacyjną i naprawdę fajne zajęcia. Wiedziałam, że potrzebujemy na to czasu. Powiedziałam, stop. Ja chcę teraz, żebyśmy zajęli się tym tematem i chcę, żebyście usłyszeli, że dla tej dziewczynki, która pierwszy raz przychodzi do tej szkoły i jest trochę podenerwowana i tak dalej, pokazałam trochę perspektywę tego dziecka, które przyszło pierwszy raz, żeby zaprezentować swój temat. Jest ważne, żeby zrealizować i pokazać to, co chciała pokazać wam w tym czasie. Jeśli będziemy w tej chwili zajmować się tym i tym, mamy na to małe szanse, że to się uda. I ja też podniosłam głos. To nie jest tak, że my jesteśmy w takiej, wiecie państwo, jak sobie mówimy... Tak, aksamitnym głosem wszystko. Tak? Absolutnie. Że jesteśmy milutkie, prawda? Czasami dzieci nawet same mówią, bo ja nie lubię, czasami rodzice mają też taki film, że jak my mówimy podniesionym głosem, to jest źle, że dzieci się boją. I ja wtedy dopytuję dzieci i sprawdzam. A któreś dziecko ostatnio mi powiedziało w pierwszej klasie, ale ja nie lubię ciociu, czy pani, jak pani tak cicho mówi, bo ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. Czy ja mówię, czyli lubicie, jak podnoszę głos? Ja tak, bo ja wtedy słyszę i wiem, o co chodzi, bo ja nie krzyczę na nich, tylko ja krzyczę do nich. Podnoszę głos do nich i mówię, na czym mi zależy. W taki sposób, że on, aha, dyrektorce na czymś zależy, okej. I słuchajcie, 45 minut dziewczyna skończyła. Przedłużyło się chwilę, bo naprawdę przyszła z taką ciekawą, edukacyjną grą, wymyśloną, zaprojektowała sama. Oni grali, później nie chcieli wyjść z tej lekcji. Ale to jest też tak, że porozumienie bez przemocy daje nam również takie narzędzia. I dla mnie to jest bardzo ważne. I ja dosyć często w przestrzeni głośnej, w przestrzeni takiej, wiecie, żywej, w przestrzeni zabawy, biegania, ja dosyć często korzystam z tego narzędzia. Bardzo piękny przykład i muszę powiedzieć, podziałał mi na wyobraźnię. Natomiast chciałbym skupić się jeszcze na jednym z wątków, które pani tutaj podjęła, bo myślę o tym, że rzeczywiście, jeżeli ktoś ma taką potrzebę i usłyszy o komunikacji bez przemocy i spodoba mu się to i stwierdzi, że to jest to, co chciałby, żeby w jego życiu było obecne i chce tak się komunikować i bierze się za siebie,
To jest jakiś proces życiowego rozwoju, samoświadomości, wzmacniania, przemiany i tak dalej, i tak dalej. A to się dzieje zazwyczaj u osoby, która już no, ma pewien stopień dojrzałości, która być może jakiś kryzys przeszła, albo ma pewien program na życie, który testuje albo przyjmuje do tego, żeby zobaczyć, co mu w życiu będzie potrzebne do życia dobrego w jego pojęciu, do dobrego budowania relacji. I jak twierdzą, jak jeden mąż, wszyscy psychologowie, terapeuci, osoby, które zajmują się jako coach, rozwojem osobistym, trenerzy wszelkiego rodzaju, że jeżeli nie chce się czegoś zrealizować, nie chce się podjąć jakiejś terapii czy formy rozwoju, no to po prostu nie ma siły, to w ogóle nic się nie stanie. Jeżeli kogoś, że tak powiem, wciśnie na siłę do takiej przestrzeni, to jest męka i udręka dla wszystkich i zero efektów, a może być jeszcze gorzej po post factum. Natomiast pytanie takie, które zastanawiam się, jak to jest z dziećmi, no bo dzieci są wkładane do szkoły, przepraszam za użycie takiego słowa, są wkładane do szkoły przez system i przez rodziców. No i pytanie, właśnie, bo jedne dzieci mogą się czuć w szkole z jakiegoś powodu całkiem nieźle. Ale jednak no ten stereotyp pewnej opresyjnej rzeczywistości szkolnej istnieje i wiele dzieci się denerwuje po prostu idąc ze szkoły, bez względu na to, na jakim etapie są. To zdenerwowanie, czy nawet nerwica szkolna, ona może być nawet niespecjalnie zrozumiała i pojęta przez dzieci i rodziców, czy nawet zauważona przez pedagogów. I po prostu to dziecko chodzi do tej szkoły i może ma w środku taki syndrom ukrytego stresu szkolnego, ale chodzi i po prostu i potem na przykład zaczyna palić papierosy albo pić alkohol, albo rozbijać się nie wiadomo co, czy różne rzeczy może robić. Nie będziemy tutaj wymieniać, bo to nie o to chodzi. Ale ten bunt, ten opór może przybierać jakąś formę. Czy w takim razie, tutaj już przechodząc do istoty myśli, którą chcę wyrazić, Czy dzieci, które wchodzą w ten program, które pani proponujecie w swojej szkole, w Akademii Rosenberga, czy nie uważacie panie, że, może inaczej to ujmę, czy nie uważacie panie, że jest potrzeba pewnego przewalczenia, pewnego oporu, który wiąże się z wejściem dziecka w nowe środowisko, które jednak mimo wszystko, jak każda grupa, i każda społeczność, szczególnie taka, która zarządzana jest przez dorosłych wobec dzieci, no, może się wiązać z pewnym oporem, wynikającym ze stresu, z obawy przed zmianą itp. itd. Więc pytanie, i tutaj już absolutnie stawiam kropkę nad i, czy w takim razie ta komunikacja bez przemocy, ona nie będzie kontestowana przez dzieci. No bo czasami jak komuś się coś nie podoba, to nie będę się uczył, bo mi się nie chce, prawda? No to tutaj mogę powiedzieć, nie będę się komunikował w sposób bezprzemocowy, bo nie, po prostu. To ja powiem tak. Nie opowiadamy dzieciom, że my tu mówimy teraz, wchodzisz tu i porzuć swój język. My tutaj pożyćcie mówimy wszelką nadzieję, jakoś, którzy tu się znaleźliście. Dokładnie. Nie robimy warsztatów dzieciom z porozumienia bez przemocy. My po prostu z nimi jesteśmy w tym. I odpowiadając trochę na inne, nie poruszone przez niezadane pana, pytanie. Trochę niezadane, ale trochę zadane też. O tym oporze, to powiem tak. Agnieszko, popraw mnie, jeśli się mylę, ale z tego, co pamiętam, z różnych przykładów, do nas przychodziły dzieci, nie mówimy o dzieciach, które przychodzą do pierwszej klasy, bo one przychodzą na skrzydłach. Prawda? I myślę, że do większości szkół w ogóle przychodzą na skrzydłach. Natomiast powiem o najcięższych przypadkach dzieci, które przyszły z traumą z systemu. Okej? Okay? Czy już na wyższym etapie edukacji? Tak. Tak. Czwarta, piąta klasa, czasem trzecia, z dużymi traumami już. Chyba się nie zdarzyło, żeby dłużej niż jeden dzień zajęło dziecku. Czy był taki przypadek? Żeby dłużej niż jeden dzień zajęło dziecku przekonanie, że chce zostać w tej szkole. Miałyśmy taką dziewczynkę, która... Rodzice przyszli, powiedzieli, że przychodzą sami, ponieważ nie są w stanie jej przyprowadzić do szkoły. Ona odmawia już od kilku tygodni chodzenia do swojej szkoły.
nie są w stanie już fizycznie jej w ogóle zmusić do tego. Leżała i płakała w łóżku. I przyszli do nas porozmawiać, zobaczyć, jak wygląda ta szkoła. I zdecydowali, że jeśli im się uda ją namówić, żeby przyszła, to chcą, żeby była z nami. Ona powiedziała, że na myśl o nowej szkole, kolejnej i jeszcze zmianie, to ona już woli do tej starej, do której nie chce chodzić. Ale jakoś im się udało ją przyprowadzić i ona po kilku godzinach powiedziała, ja tu zostaję. Ja tu jestem. I nikt jej nie mówił, wiesz, tutaj będzie porozumienie bez przemocy. Nikt jej nie mówił, teraz usiądź i się nauczysz i masz od teraz tak mówić. To tak nie wygląda. Bo to nie jest o języku. To jest naprawdę porozumienie bez przemocy, nie jest o języku. Jest o byciu ze sobą. Jest o relacjach. Jak edukacja może wzbogacić życie? O tym dzisiaj w Nocnych Światach rozmawiamy z gośćmi programu, którymi są Izabela Frankowska i Agnieszka Satalecka, założycielki Szkoły Podstawowej Akademia Rosenberga. Za chwilkę wracamy do Państwa. Przypominam o Facebooku, komentarze na profilu Radia Plus. Ciąg dalszy za moment. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. Tym razem w Nocnych Światłach rozmawiamy o tym, jak edukacja może wzbogacić życie. Jaka edukacja? No właśnie, widzicie Państwo, rozmawiamy tutaj, wydawać by się mogło o czymś innym niż de facto to, co rozumiemy jako edukację, a jednak okazuje się, że jest to edukacja. Mowa oczywiście o tym, co uważni słuchacze już zdążyli na pewno wyłowić z treści naszej rozmowy od już półtorej godziny, czyli Nonviolent Communication, po polsku komunikacja bez przemocy, Marshalla Rosenberga, twórcy tej myśli. A w studiu rozmówcy, a właściwie rozmówczynie, założycielki Szkoły Podstawowej Akademia Rosenberga, Agnieszka Satalecka i Izabela Frankowska. Państwo jesteście zaproszeni na Facebook, komentarze na profilu Radia Plus. Tam czekamy na myśli, komentarze, wątki, pytania i przeróżne opinie. I Mariusz pisze tak. Zaskoczyła mnie wypowiedź jednej z pań nauczycielek, która jest gościem programu. Akceptacja faktu, że chłopiec, który widzi swoją przyszłość w piłce nożnej, nie chce, nie lubi czytać. Czy nie jest to zbyt wąska, jak na ten etap edukacji, specjalizacja? Czy oczyma wyobraźni nie można dostrzec tego, jak za lat kilkanaście tęże, wtedy już młody człowiek będzie się realizował w grze, być może nawet na wysokim poziomie, nie mając jednak nic poza tym do zaprezentowania swoją osobą? Wizja dobrego piłkarza, który być może nie będzie nawet potrafił się wypowiedzieć w jakimkolwiek szerszym temacie. Fakt, nie będzie mu to potrzebne do robienia kariery w futbolu, jednak wizja sprawnego fizycznie człowieka z elementarnym brakiem wiedzy o świecie, historii, sztuce, etc. nasuwa się sama. Mamy już świetnych sportowców, jak chociażby Michał Czeski, który zapytany kiedyś przez dziennikarza w jakimś luźnym wywiadzie, kogo z grona pedagogicznego wspomina najlepiej, stwierdził, że pana Woźnego. Może jednak nie absolutna akceptacja takiej postawy, ale próba choćby przemycenia jakiegoś zalążka ciekawości świata poprzez pryzmat literatury. To odpowiem. Oczywiście jest tak, że w szkole czytamy i to dziecko już wysłuchało mnóstwa lektur, które wspólnie czytamy. Oglądamy, to uczymy się, on jest w tej edukacji, to nie jest tak, że to go omija. To, o czym powiedziałam, to taki przykład tego, że naprawdę nie wszyscy muszą mieć szóstki z wszystkich przedmiotów. Że jest chłopiec, który się tak pasjonuje historią, my go jakby wspieramy w tym, tak? Dostaje jakieś tam lektury dodatkowe, jeśli ma ochotę, jakieś zadania, prawda? Są rzeczy, które dzieci interesują. Jest chłopiec w drugiej klasie, który interesuje się kamieniami, ma ileś tam książek dostał i znaczy minerałami kiedyś, rozumiem, tak? Tak, tak. No. Tak, wzięłam go kiedyś. Nie chodzi o wybijanie szyb. Tak, zabrałam go kiedyś do naszej biblioteczki i pokazałam półkę z książkami na ten temat. Tak, to nie jest tak, że ta wiedza go omija. To jest tak, że my też zachęcamy, namawiamy, ale nie będziemy naciskały
na to, żeby on, nie wiem, tak jakby zostawiamy to trochę i zachęcamy, pokazujemy, rozszerzamy, ale bez nacisków, z takim uznaniem, że naprawdę każdy może sobie swoją drogą iść. I trochę z takim przekonaniem, że tak i z widzeniem takich zależności, że te wielkie talenty świata to właśnie dzięki temu, że miały szansę właśnie rozwijać się w tym danym talencie, niekoniecznie jakby równocześnie i średnio ze wszystkiego, miały szansę być właśnie tymi wybitnościami. To się nie musi tak dziać, tak, ale może. I tak jak koleżanka powiedziała, to nie znaczy, że tego chłopca coś omija. To znaczy tylko, że na tę chwilę widzimy jego potencjał w czymś i nie zmuszamy do bycia tak samo w jakimś wielkim potencjale, w jakiejś innej dziedzinie. Mnie bardzo poruszyła akurat ta opowieść pani o tym uczniu, który jest, no mówiąc, przepraszam, tak potocznie sfokusowany na futbol. Miałem już tutaj wątków autobiograficznych nie zamieszczać, ale tak mi zadrżało coś w sercu, aż mi się zrobiło tak błogo i trochę się wzruszyłem w środku, bo przypominam sobie moją nieprawdopodobną pasję z młodości, dzieciństwa, jaką był sport samochodowy. Ja byłem absolutnie sfokusowany na jedną, jedyną przyszłość w dorosłym życiu. Sport samochodowy i rajdy samochodowe na poziomie co najmniej mistrzowskim. Oczywiście być może to były mrzonki ze względu na sytuację ekonomiczną kraju, czy mojej rodziny, czy no w ogóle jakiekolwiek układy. No bo jeżeli jednym z niewielu kierowców, którzy mieli dostęp do, oprócz własnego prywatnego budżetu, wynikającego z prowadzonego prywatnie biznesu, co w latach komuny głębokiej gierkowskiej było mimo wszystko ewenementem, no to pozostałe miejsca były zarezerwowane dla czerwonego księcia, jakim był Andrzej Jaroszewicz, prawda, syn premiera komunistycznego, który no nie musiał akurat wykładać pieniędzy, bo państwo płaciło za jego bardzo drogi sport i załatwiało mu samochody, więc praktycznie to było bez szans, ale nawet gdybym w kartingu, czy w jakichś tańszych formach, czy wyścigi formuły 126P, to już by było dla mnie coś takiego, co pewnie by w pewnym momencie było spełnieniem mojej pasji, a jednocześnie pewnym zrozumieniem tego, że za pewien poziom być może nie uda się wyjść z tej rzeczywistości i warto zwrócić się ku innym sprawom. I tak się stało. To się nie zrealizowało, to nie było szans. Oczywiście jakaś tam liczba rozbitych samochodów po drodze była i na szczęście ja jestem cały i zdrowy i jeżdżę spokojnie i przepisowo do dzisiaj. I wcale nie mam zamiaru jakoś specjalnie cisnąć mocno na drodze, bo wcale to nie jest akurat coś, co mi jest potrzebne, chociaż lubię jeździć samochodem i sprawia mi to nadal wielką przyjemność, a nie jeżdżę, bo wolę rower. No więc okazuje się, że naprawdę mimo tej pasji można wiele rzeczy w życiu zrealizować, bo ja nigdy nie zarzuciłem innych dla mnie ważnych przestrzeni, jakie były zamiłowania artystyczne. Mhm. Czyli talenty plastyczne, zamiłowanie do literatury, do nieustannego czytania książek. Zawsze miałem czas na to, żeby czytać dobrą literaturę i to taką, która niejednokrotnie była powyżej poziomu mojego wieku, ale to mi dawało jakieś pojęcie o czymś, czego nie ma w moim świecie, a jednocześnie skłaniało do tego, żeby zadawać pytania, których bym pewnie inaczej nie zadał, gdybym nie sięgnął po literaturę przeznaczoną dla bardziej dojrzałego czytelnika. I też skłaniało mnie do tego, by przemyśleć to, co jest w moim życiu i jak rozumieć to, co może być kiedyś. Ciekawa sprawa, że nawet kiedy podjąłem decyzję o tym, żeby pójść do technikum samochodowego, to moi rodzice jednak rozmawiali długo ze mną i zmieniłem decyzję i poszedłem do liceum ogólnokształcącego. Mimo mojej wielkiej pasji i jestem im za to wdzięczny, bo nie odbyło się to na drodze przemocy. Bo ja już miałem papiery wypełnione i potem, ponieważ tato był pisarzem, tłumaczem, to pamiętam, jak jego korektor, którego używał,
tym korektorem malowaliśmy ten mój formularz, który miał się jeden, a nie ileś tam. I trzeba było wszystko zamalować, to co napisałem i wypełnić na nowo. No i tak, i nie żałuję tego. Absolutnie nie żałuję. Chociaż mam wielki sentyment i czasami myślę, co by było gdyby? A może bym już nie żył, prawda? A jestem tu i teraz. Ale to taka myśl, że nasza pasja, nawet nie wiem jak wielka, nie determinuje całego życia. I to nie jest tak, że w pewnym momencie nie może się zmienić. No najlepszy dowód, że jestem dziennikarzem, a byłem farmaceutą. I dlatego jakoś ja mam takie duże uznanie dla tej pasji, dla takiego wyboru. I wybór, o którym pan już wspomniał też, jest taką naprawdę dla nas jakby ciągły wybór w każdym momencie. Jest dla nas bardzo, czymś bardzo ważnym i chcemy mieć ten wybór. My jako świadome, dorosłe kobiety i nie chcemy go odbierać dzieciom też. Zresztą, a propos jeszcze tę myśl dokończę, bo wielu moich bardzo szanowanych przeze mnie dziennikarzy, których niezwykle cenię, którzy mają wielkie, że tak powiem, spektrum umiejętności dziennikarskich, którzy są dla mnie przykładem w moim fachu, zarówno w radiu, w telewizji, ale także w mediach pisanych. A są tacy, którzy są, można powiedzieć, interdyscyplinarni, którzy właściwie nie ma takiej przestrzeni dziennikarskiej, czy publicystycznej, w której oni by się nie znaleźli. To są ludzie, którzy w ogóle nie mają dziennikarskiego wykształcenia. Absolutnie. Jest taka mozaika fachów, które mają, że nie wspomnę chociażby mojego dobrego znajomego Krzysztofa Ziemca, który jest inżynierem. No. I w pewnym momencie stwierdził, że on jednak chce zasadniczo zmienić fach i został dziennikarzem, jest dobrym dziennikarzem, którego bardzo cenię. To właśnie to jest tak, że mi często przyświeca taka myśl, i dzielę się z koleżankami, z kadrą i z dziećmi, że nie ma nic stałego poza zmianą. I jeśli nasze życie też postrzegamy jako naprawdę miejsce, w którym poruszamy się, nie dość, że Ziemia krąży i to z dużą szybkością gdzieś tam i jeszcze jesteśmy w tym ruchu i cały czas w ruchu i w zmianie. I pędzimy przez kosmos z wielką, naprawdę niewyobrażalną prędkością. Dokładnie. Więc kiedy wypowiadałem to zdanie, przebyliśmy jakieś 80 tysięcy kilometrów w przestrzeni kosmicznej. Prawda, że to jest po prostu niewyobrażalne, więc jeśli jesteśmy jedną wielką zmianą, to dlaczego też skąd ta myśl, że my mamy się nauczyć czegoś i przez całe życie tkwić w czymś, tak? I dlaczego mamy też taki pomysł, że zmiany są trudne? No bo jeśli rzeczywiście ten świat nam nie sprzyja i wiele jest takich przekonań z tyłu głowy, że to jest trudne, to takie się staje. Trochę zaklinamy taką rzeczywistość, prawda? I kiedy się zaczynamy rozwijać jakąś drogą taką samorozwoju, o której pan już wspomniał, to zaczynamy zmieniać swoją pojemność na zmiany, tak? I ten system nasz wewnętrzny również się rozszerza. I to jest bardzo fajne doświadczenie, że właśnie jesteśmy tacy bardziej pojemni na to, co się dzieje i na przyjmowanie różnorodności. I dlatego cały czas wrócę, bo mnie poruszył ten komentarz. Jakby tak sobie myślę, że my z całym uznaniem dlatego, że dzieci mogą mieć pasję, chcemy, żeby mogły wybierać nawet tak, że nie chcemy zakładać, że one wszystkie mają być profesorami matematyki w Princeton, nie wiem, tak? Że to jest naprawdę okej, że człowiek jest piłkarzem. Jednocześnie nie zamykamy się na inne możliwości, czyli on uczestniczy w czytaniu, on uczestniczy w innych rzeczach, on poznał przez te parę lat bycia w szkole masę literatury świetnej. I to jest jakby, to jest cały czas sprowadza się do takiego uwzględnienia, zobaczenia, uszanowania tego, co tu i teraz, bo zobaczcie, mówiliśmy też o tym, że ludzie zmieniają swoje profesje, prawda? I ja w pełni ufam, że dzieci mają również do tego prawo, tak? Na dzień dzisiejszy tu i teraz chcę kopać tę piłkę, tak? I nikt nie zakłada z nas, że to jest na amen.
I my mamy, jako dorośli, chcemy mieć do tego prawo i często się tak zdarza, że przychodzą do mnie ludzie, którzy marzą o tym, żeby pracować z dziećmi na przykład, a do tej pory robili coś zupełnie innego i całe szczęście, że mamy szansę rozwijać się całe życie. Mózg jest neuroplastyczny, więc dlaczego zakładamy, że te dzieci, tak, muszą w jakimś czasie osiągnąć typowe, tak, bo one kiedyś na pewno coś. No to my sobie zrobimy też coś, mianowicie przerwę, malutką, króciutką i to już ostatnio w tym programie, bo dzisiaj rozmawiamy, jak edukacja może wzbogacić życie, ale ta rozmowa, proszę Państwa, zgodnie z tym, co wskazuje zegar, dobiega powoli do końca. No niemniej nie są to ostatnie chwile nasze, oby tylko w tym programie, ale na pewno ostatnie chwile tego, tej audycji i te paręnaście minut, jakie nam zostało, ta ostatnia część za chwilkę. Przypomnę, że w studiu razem ze mną Izabela Frankowska, Agnieszka Satalecka, założycielki Szkoły Podstawowej Akademia Rosenberga. Ostatnie paręnaście minut macie Państwo na to, by do nas napisać. Tam czekamy, gdzie zwykle, czyli na Facebooku, w internecie, na profilu Radia Plus. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. Ostatnie chwile dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Przypomnę, że rozmawiamy o tym, jak edukacja może wzbogacić życie. Agnieszka Satalecka, Izabela Frankowska, współzałożycielki Akademii Rosenberga, Szkoły Podstawowej, która nosi właśnie takie imię. Są gośćmi programu i Państwa też zapraszamy do... Ostatnia ku temu okazja podzielenia się z nami swoją myślą, komentarzem do zadania pytania na Facebooku, w komentarzach na profilu Radia Plus. Historia, jak to bywa, zatacza koło, w związku z tym wrócimy niejako do tego, o czym mówiliśmy tutaj na początku programu, czyli tuż po 11:00, wczoraj już wieczorem, czyli prawie 2 godziny temu, mówiliśmy o tym, czy... No, nie jest utopią stworzenie systemu, który byłby idealny dla wszystkich. No, szybko doszliśmy do wniosku, że jest, prawda? Że w gruncie rzeczy to jest niemożliwe, ale czy słuchając pań tutaj bardzo uważnie, jesteście panie przekonane, że jest stworzenie klasy, w której wszyscy dobrze się czują? Są na pewno, mają tyle, że tak powiem, gratyfikacji, ile im jest potrzebne z tego, że biorą udział w tak rozumianej edukacji, jak panie to proponujecie w Akademii Rosenberga. Nie wiem, czy jest możliwe stworzenie klasy, w której wszyscy się dobrze czują. Na pewno jest możliwe stworzenie klasy, w której wszyscy są uwzględnieni. A jak pani to rozumie? Bo to dosyć szerokie pojęcie. Jeśli mówię o uwzględnieniu, to mam na myśli uszanowanie doświadczenia każdej z osób. Ja mówię specjalnie osób, a nie dzieci, bo mam na myśli też nauczyciela. Znaczy, myślę, że tak samo jak dzieci są ważne, to jest ważne jest to, żeby nauczyciel też o sobie nie zapominał. I że jeśli to jest jakaś równowaga, to ma szansę zaistnieć. I jeśli mówię o uwzględnieniu, to mam na myśli właśnie takie doświadczenie, zobaczenie, co ważnego jest dla dzieci. Przynajmniej mówienie o tym, bo nie zawsze zrealizowanie jakichś, powiedzmy, tego, co byśmy chcieli, prawda? Czasem to jest tylko usłyszenie, albo aż, prawda? Czasem nie mamy na to środków, możliwości, czasu, żeby, nie wiem, pomóc w inny sposób. A jeśli Państwo sobie przypomną, być może mieli Państwo takie szczęście, żeby spotkać w swoim życiu dorosłego, takiego przytomnego dorosłego, który potrafił popatrzeć w oczy, bez oceniania,
usłyszeć, zobaczyć, czasem nic nie powiedzieć, pogłaskać po głowie i tam jest zrozumienie. Byłam kiedyś na wykładzie, który prowadziła współautorka książek z Jasperem Julem, współpracownica Jaspera Jula. I ona opowiadała o swojej przyjaciółce, która była psychologiem. Ta przyjaciółka pochodziła z bardzo, bardzo przemocowej rodziny. Bardzo trudnej. I ona powiedziała, ja nie miałam nikogo, nikogo dorosłego, w którym mogłabym mieć wsparcie. Nikogo. Ja miałam tylko kierowcę busa szkolnego, który widział, co się dzieje. I jak wsiadałam do busa, to mówił do mnie, ty wyglądasz na dziewczynkę, która potrzebuje 3 okrążeń na karuzeli. I jak dojeżdżaliśmy do ronda, to on objeżdżał 3 razy rondo. I ta kobieta mówiła, ja wiem, że ja dzięki niemu przeżyłam. Ja bym umarła. Bo nie było nikogo, nikogo wspierającego. I on nic więcej nie robił. I to wystarczyło, żeby mieć zaufanie do świata, że istnieją ludzie, którzy mogą być wsparciem, że warto żyć, że ten świat naprawdę może inaczej wyglądać. Dostawała elementarną liczbę głasków, które pozwalały jej przetrwać. Mm. Tak zwanych głasków. Mm. I to mam na myśli. Kiedy pan mówi, że to jest utopia, że to jest niemożliwe, to ja sobie myślę, okej, no możemy płakać nad tą edukacją, bo przecież tak naprawdę nad nią można tylko załamać ręce i płakać. A możemy zrobić cokolwiek. I tak jak powiedziałam o pani Mitulskiej, są też inne osoby, które są albo tak jak my tworzą całe szkoły, albo są dyrektorami szkół, a tak jak Ela Więcław, która jest certyfikowanym trenerem NVC, prowadzi szkołę również systemową, ale jako dyrektor naprawdę wspiera ludzi, dzieci, kadrę, szkoli swoją kadrę, żeby być w takiej jakości naprawdę niezwykłej. I są pojedyncze osoby, które w swoich klasach robią właśnie takie rzeczy, przynajmniej widzą te dzieci i to może naprawdę postawić na nogi, to może zmienić życie. To tak brzmi jak patos, ale naprawdę to jest, to czasem może ratować. No tak, tak mi się znowu ścisnęło gardło, jak pani mówiła o tym kierowcy, bo ja taką osobę spotkałem dopiero mając 38 lat. Mm. Wiele dramatycznych sytuacji i wydarzeń pewnie by nie zaszło w moim życiu, łącznie z ocieraniem się o śmierć właśnie podczas jakichś moich pomysłów, które były na tyle ryzykowne, że rzeczywiście groziła mi utrata zdrowia co najmniej w jakichś szaleńczych sportach czy wspinaczkach, czy właśnie w przekraczaniu granic wytrzymałości samochodu, prawda, czy sprawdzania, ile on jest jeszcze w stanie wytrzymać, albo ile, na ile moich umiejętności stanie wobec jakiejś sytuacji, prawda, którą sobie wymyśliłem. No tak, tak. No, to jest rzeczywiście nieoceniona pomoc dla dzieci, które mają kogoś, kto zatrzyma na nich wzrok do tego stopnia, że one czują głębie tych oczu, które w nie się wpatrują, że tam nie jest cykający zegar, który mówi mi, słuchaj, mam dla ciebie 15 sekund. I pomysł buziak, na twoje życie. Pa, lecę, bye. Nie, tam jest człowiek, który mówi, o rety, tu jest drugi człowiek, który się w życiu pogubił. Które nieistotne, co jest tego przyczyną, ale w tym momencie przeżywa jakiś dramat i tak. Jest mu potrzebna albo 3 okrążenia na karuzeli, ale być może są tacy, którym jest potrzebny detoks, prawda? Tak, i troszeczkę wracamy do tego, o czym powiedziałam na początku, że moim marzeniem jest, żebyśmy widzieli i słyszeli dzieci. Żebyśmy w całej tej rozmowie i dyskusjach o edukacji spojrzeli na nie jako pełnowartościowe,
osoby z jednakowymi potrzebami, jakie mamy i my dorośli. I że potrzebują wsparcia, czasami przedłużenia ich głosu poprzez dorosłego, żeby one miały szansę zaistnieć i tworzyć swoje życie i jakość swojego życia w taki sposób, aby uwzględniać siebie i innych. No to jeszcze na koniec, bo jakieś mniej więcej 4 minuty nam zostały do końca. Pewnie to jest temat na osobną audycję, ale jak to poproszę Panią o taką syntezę, czyli pewną myśl kończącą, a zarazem zawierającą w sobie jakąś treść, esencję tego, o czym rozmawiamy. Jak mówić do dzieci w taki sposób, żeby one przyswoiły to, nasiąknęły, może powiem tak bardziej po łatwiej zrozumiały sposób, to, co chcemy im przekazać, czyli właśnie tą komunikację bez przemocy. Jak z nimi rozmawiać, żeby one nas nie tylko słuchały, nie tylko one się zatrzymały, by nas słuchać, ale żeby przyjęły to, o czym tutaj rozmawiamy, żeby powiedziały tak, to jest dla mnie. Może nawet nieświadomie, tak jak ten pan Jourdain, którego już tutaj przywołaliśmy, Molierowski, który nie wiedział, że mówi prozą, żeby w życiu mogły komunikować się bez przemocy, nie wiedząc, że komunikują się bez przemocy, tylko żeby wiedziały, że to jest ich język, ich i sposób komunikacji, rozumienia świata i budowania relacji. Chyba pana zmartwię. Zobaczymy. To się okaże. Ja się obawiam, że nie powiemy, jak to zrobić, jak je tego nauczyć. Tak naprawdę, jeśli my tacy będziemy, to one to będą umiały. My bardzo chcemy, żeby dzieci szanowały innych, prawda? Chcemy, żeby uwzględniały innych. Chcemy, żeby były prawdziwe. Chcemy, żeby były różne rzeczy chcemy od dzieci w szkole i poza szkołą. I my ich tego nie nauczymy. My możemy tacy być z nimi, możemy być autentyczni, możemy szanować je. I możemy być bezpieczni? Możemy być bezpieczni i wtedy one dzieci mają szansę i tylko wtedy takie być. To nie jest tak, że my je posadzimy przed tablicą i mamy cudowne rozwiązania i cudowne narzędzia do tego. Proszę. Nie ma panaceum. Jest panaceum. Bądźmy tacy, jakie chcemy, żeby były dzieci. Tak, absolutnie. Zaczynajmy od siebie i miejmy szansę zatrzymać się w tych swoich pragnieniach, które implikujemy dzieciom i przełożyć to na swój własny rozwój. I wtedy mam nadzieję, że to jest to, o co nam wszystkim chodzi i wtedy to ma szansę się zadziać. I jest taka myśl, pamiętam, kiedyś ktoś powiedział i mi to zawsze towarzyszyło też przy moich dzieciach, nieważne, co będziesz mówić. I tak będą takie jak ty. No to nie zmartwiła mnie pani wcale. Cieszę się bardzo. Nie ukrywam, że bardziej niż jakieś diagnozy, czy metodologii, czy metodyki, czy jakkolwiek by to rozumieć, czy wyliczania sposobów, ewentualnie składowych tego sposobu, czyli pewnej listy, konspektu tutaj zachowań. Bardziej oczekiwałem, że usłyszę właśnie to, co usłyszałem, czyli to, że dzieci wzrastają z nami w tych zasobach, które my mamy. Tak, w takich jakościach, w takich zasobach. Wiele rzeczy, które mówimy, to przelatują przez głowę dzieciom, ewentualnie później wracają, czy tam się jakoś kodują, ale zdecydowanie bardziej dzieci wzrastają przez skanowanie nas nieustanne, w czym są absolutnymi mistrzami. Tak. No i dlatego trzeba być też bardzo uważnym na to, co się robi przy dzieciach. Szczególnie te osoby, które są dla nich autorytetami, a więc przede wszystkim rodzice, a później właśnie wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele, trenerzy, kierowcy autobusów i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie, szkolnych autobusów. No, a tych komunikacyjnych także. Czy mają panie jakąś myśl taką, która albo wykiełkowała tutaj w trakcie naszej rozmowy, albo taka, z którą tutaj przyszłyście, którą chciałbyście tutaj dodać na koniec
Nie mówię o jakimś takim bomocie, jakiejś złotej myśli wiekoponnej, ale takiej, którą chciałybyście, żeby tutaj padła, żeby to zostało tutaj wypowiedziane. Chyba, żeby jednak zaczynać od siebie i od tego miejsca w sobie, z którym się urodziliśmy i które gdzieś w procesie socjalizacji najprawdopodobniej zostało gdzieś zapomniane, ukryte, zabudowane, czymkolwiek. Wracajmy do tych miejsc w sobie. Chyba zostaje z taką myślą, refleksją po tej naszej rozmowie, że jednak warto. Nawet jeśli wszystko, co możemy zrobić, to 3 okrążenia wokół ronda, to warto, niezależnie od systemu. A fajnie, jeśli kiedyś może z systemem. Czyli jeśli nie wiesz, co zrobić, to zrób coś, cokolwiek. Zrób cokolwiek. Cokolwiek. Tak. No i też myślę, że taka myśl, przepraszam, że tutaj jako ten, który ostatnie słowo wypowiada, chcę dodać, ale chodzi mi taka myśl, że warto podejmować pewne rzeczy, chociażby potem, żeby potem nie żałować tego, co się straciło. Bo taką mam myśl do tej decyzji, którą panie podjęły, otwierając tę szkołę. Bo pewnie można się przestraszyć wobec systemu, o którym tutaj mówiliśmy, że on jest na tyle wszechobecny, że jakiekolwiek działanie to jest taka właśnie kropelka koliberka, prawda, który tam lata do tej płonącej dżungli i właściwie nic to nie wnosi. To okej, no mój wkład, tylko no co to zmieni? No właśnie. Ziarnko do ziarnka, zbierze się miarka, prawda, z ziarenek piasku składa się cała wielka plaża. Tak. Tak. A ile tam ludzi na nią przychodzi? Prawda? Prawda. Dzięki wielkie. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jak edukacja może wzbogacić życie. Jeżeli państwo oczekiwaliście, że będziemy tutaj roztrząsać różne sposoby edukacji, tej, którą rozumiemy w sposób tradycyjny, no to być może ktoś czuje się rozczarowany, ale sądząc tutaj po paru wpisach na Facebooku, z których przeczytam chociażby ten jeden miód, nic dodać, nic ująć, nie chciałem przeszkadzać, pozdrawiam, które napisał Chris i parę lajków, które tutaj się pojawiają pod właśnie podobnymi wypowiedziami, no to znaczy, że są przynajmniej osoby, które tak przypuszczam mogły posłuchać tego, że edukacja może także oznaczać coś innego. Usłyszeć, że edukacja oznacza coś innego. Że edukacja oznacza być człowiekiem otwartym na rozwój. Po prostu, a ten rozwój też przebiega i w komunikacji, i w relacji z drugim człowiekiem, która wcale nie musi polegać na walce. I też możemy mieć nadzieję, że to, co ta smutna diagnoza w gruncie rzeczy, trochę może żartobliwa, ale smutna, jak ukuł kiedyś ksiądz profesor Tischner o homo sovieticus, że ileś pokoleń musi wymrzeć po to, żeby ten homo sovieticus też w nas umarł. No to nawet jeżeli tak jest, no to komunikacja bez przemocy jest jednym ze sposobów na umieranie homo sovieticus. Serdecznie paniom dziękuję. W studiu gośćmi były przez ostatnie 2 godziny socjolog, mediator i współzałożycielka Akademii Rosenberga Izabela Frankowska. Bardzo dziękuję. I pedagog, założycielka i dyrektor tejże szkoły, a także przedszkola Pluszowy Miś Agnieszka Satalecka. Wielkie dzięki. Dziękuję państwu serdecznie. Dziękuję paniom, dziękuję za uwagę, dziękuję też państwu za wspólnie spędzony czas, za te minione 2 godziny. Zapraszam do Nocnych Świateł 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Jak zawsze tuż po 11 wieczorem zapraszam na częstotliwości lokalne Radia Plus, albo jeżeli ktoś woli przez internet, to proszę otworzyć stronę radioplus.pl i tam przycisk włącz radio uruchamia odsłuch. Natomiast przypominam też o zakładce programy, która otwiera bramę do archiwum Nocnych Świateł, gdzie ponad 1000 grubo programów z paru sezonów ostatnich do odsłuchania. I zapraszam też na jutro. Jutro w cyklu Na budowie relacji. Temat podobny. Już na początku mówiłem, że to temat pokrewny będzie. Taki może dyptyk się tutaj zrobił w Nocnych Światłach. Jutro rozmawiać będziemy o tym, dlaczego dzieci kłamią. W cyklu, przepraszam, nie Na budowie relacji, tylko Bo tak nas wychowano. W tym cyklu gośćmi stałymi są
Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. To jutro, a na dzisiaj, ponieważ już 7 minut po godzinie pierwszej, trochę przeciągnęliśmy, ale mam nadzieję, że Państwo nam to wybaczą. Kłaniamy się nisko. Dobrej nocy. Do usłyszenia. Paweł Krzemiński. Żegnam się z Państwem. Do jutra. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.